Witam Was serdecznie. White Eagle Smoho specjalnie dla grupy Wewnętrzne Bractwo UK. Mamy kolejny etap postępowania z sarniną. Dzisiaj ją rozpakuję, oczyszczę z soli, w której spędziła 14 dni. Obracałem ją tak co 2 dni w lodówce, żeby się dobrze zamarynowała, bo jeżeli robimy na zwykłej soli, to jest marynowanie, a peklujemy tylko na soli peklującej. Czyli rozkrajam. Tę folię. Tej soli się pozbywamy. Spróbuję, żeby ona została w tym worku, żeby ją z tego worka zabrać. O. Ja ją teraz, wygląda tak, ja ją teraz daję do opłukania. Ona ważyła 4700. Zaraz ją opłukam i zobaczę, ile ona teraz waży. Okej, zobaczmy, ile ona waży teraz. Teraz waży 4,255, więc straciła około 0,5 kg na wadze przez 2 tygodnie w folii. Zaraz tu ogarniam i mówię Wam, co robię dalej. Dobrze była opłukana z tej soli. Okej. Teraz tak, teraz przygotuję tutaj sobie, wytrę sobie tą jagnięcinę po płukaniu trochę papierem. Okej. Przy kości. Z tej wody. Soli. Przy kości chcę ją dobrze tutaj wytrzeć z tej wody. Ile się da. Kryształek soli. Tu jeszcze sól się, tu sól jeszcze została. Okej. Ajaj. Tam. Teraz zabezpieczę taką specjalną smalcem z bardzo pikantnymi przyprawami tę kość,
żeby tu się nic nie dostawało, nic się z nią nie działo. Jeśli używacie takich substancji, to nie polecam obcierać oczu, bo się może skończyć bólem. Nie pytajcie, czy mówię z własnego doświadczenia. Kość jest zabezpieczona tutaj. Ja teraz zrobię tak. Okay. Że obtaczam w przyprawach te udo. Przyprawy to jest czosnek suszony, zmielony, czarny pieprz, kolorowy pieprz, ziołowy pieprz, szuszłański pieprz, mamy, nie jest szuszłański pieprz? Sichuański pieprz, czyli szuszłański pieprz po mojemu, majeranek i odrobina habanero. Wszystko wymieniłem? Dziękuję. Ja, jestem zdolna bestia. Ja i moje te prostackie nazywanie różnych przypraw. Lingwistą to ja nie zostanę. Bez mojej żony to wiecie, ja bym nie dał rady. Często mi pisze: coś ty na tym poście napisał, popraw to, bo nie idzie rozszyfrować. Wrócimy teraz. Dobra, zrobimy to ręką. Najlepiej idzie ręką. Poprawiam tutaj z dół to zabezpieczenie kości. Jak trzeba, to dołożę trochę. Zdarłem. O, i taki udziec oto wyląduje w wędzarni. Wylądują w sumie dwa. Podobnie zrobione. Jeden będzie dla mnie, drugi będzie dla przyjaciela. Do usłyszenia później. Przebitki z osuszania. Idziemy z pierwszą nogą do wędzarni. O. Cofniemy kijki. O. Tu będzie jedna, a druga będzie trochę z przodu. Otworzę wędzarnię na maksa i się będzie tutaj osuszało. Ładnie. Tak to będzie wyglądać. Zrób synu zbliżenie. Dobra.
Włączyłem osuszanie. Nogi wyglądają tak. Wiszą sobie tutaj. Włączyłem wentylator. W wędzarni mam 11 stopni. Zobaczę, jak to osuszanie będzie przebiegało tak w 11 stopniach. 10, 11. Tutaj termometr borniaka, dymboxa pokazuje też 11. Niestety ta czujka chyba mi nawaliła, bo pokazuje 50 stopni, więc sonda chyba poszła w niebyt. Wiatr włączony, ja jeszcze dodatkowo, bo ten mój dymogenerator ma wiatrak, więc będzie pchał powietrze, wędzania jest, ma tył otwarty i będę osuszał tak. I jak skończę czas osuszania, to puszczę dym. Zimny dym puszczę po prostu. Ustawię tylko 20 stopni w tym, na sterowniku, żeby to było 20 stopni. Żeby ten ruch powietrza był lepszy. Więc wchodzę w setting i ustawię tutaj 20 stopni. Dam 18, bo to zanim wyłączy, to podbiję do 20. Nie chcę, żeby przebiło do większej temperatury. To chyba tyle. Pokażę wam jeszcze raz, jak to wygląda i potem ewentualnie, jak dymie, będzie kolejny odcinek. Do zobaczenia. Osuszam. Kończę tutaj osuszanie. Tutaj już jest suche. Trochę mi tłuszcz skapał. Mogłem jednak dać po wędzeniu to zabezpieczenie kości. Dawno nie robiłem. Tutaj w dotyku już jest mięso suche. Ja wyłączam ten mój termoobieg i będę puszczał zimny dym. Mięso ma 20 stopni teraz, więc tu się nic nie powinno dziać. 21,2, więc jest wygrzane. Tak to bieżej wygląda. Puszczam dym i już tego wam nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu. To będzie pierwsze wędzenie, które będzie trwało około 4 godzin. I potem to wróci do lodówki mięso i za parę dni powtórzę to wędzenie i tak będę je powtarzał z 4-5 razy. I potem będzie następny etap, gdzie zobaczycie tą jagnięcinę w następnym etapie. A jaki będzie, to się dowiecie za kolejne 3-4 tygodnie. Trzymajcie się ciepło. Witam was. Chciałem was zachęcić do odwiedzenia kanału Piotra, Wędkarz z Kornwali. Bardzo fajne nagrania, nie tylko o wędzeniu. Nagrał również filmik, jak zbudować podobną wędzarnię. Zapraszam was serdecznie na jego kanał. Możecie go znaleźć na grupie Wędzarnicze Bractwo UK i być może zagości również na naszym kanale na YouTube. Trzymajcie się.